Tutaj nie można wnosić żadnej broni. Ochryli. Jak chcecie wejść, zostawcie ją. Bien sûr, monsieur. Tak się składa, że właśnie szukaliśmy szatni. Tu ją daj. Co za głąb, naprawdę? Baw się dobrze. Oddaliśmy... Bez nerwów. A nie, nie, wcale nie masz noża, ej. Szybki rekonesans okolicy. Co z tym teraz, narwanie idzie, czy o co mu chodzi? Co za frajer. Zelda, sam że Lola. To jest pierwszy raz, tak? To ja może nie będę tutaj Państwu w ogóle przeszkadzać. Serio? Wanna na środku. Londyńskie kruki są coraz lepiej zorganizowane. Ale masakra. Gdzie ten cały fagas? Kogo on tu bajeruje? Cóż to jest w ogóle? Pewnie ważne, ale okej. Generał major Lafayette. Stary. Markizie, nie czas na zabawy. Musimy się stąd wydostać. Niech jego nowa przyjaciółka go przemyci. Mam rozwiązanie, monsieur. Niech jedna z pań sięgnie do mojej kieszeni. Jedna z pań. To wystarczy, monsieur? Aż nadto, skarbeńku. Pozwólcie więc na górę. I co będziemy tam robić z tymi paniami? Jestem bardzo ciekawa. Uch, jaki klimacik, te świeczuszki. Przepraszam, co my tu robimy? No jak, kochanie? Tutaj. Ej! Ej! Co ty wyrabiasz? Pomyliłeś pokój! Gdzie ten żabojad? Jest tutaj! Razem z kolegą! Ej! Wynocha stąd! Oj no! Może oni chcą być sami. Witaj! Rebeka. Były cycki. Oj, oj. Przepraszam, nie chciałam popsuć Państwu zabawy, ale no... Halo, monsieur. I co teraz? Nie wiem, czy mam iść tu. Strzelam, że tu. Gdzieś tam? Nice one. Mamy intruzów! Bierzcie broń, szybko! Lafayette. No nieźle. No tak, racja. Zeskoczenie w dół tutaj byłoby dość głupim pomysłem. Paś. Skacz. Nie, naprawdę uważasz, że ich wkurzyliśmy? Ja muszę znaleźć wyjście. Dobra, tu się masa rzeczy w ogóle świeci. Dobra, masa trochę przesadziłam, ale... W ogóle on tu ma zamiar przyjść? Markis? Masakra jakaś. Dobra.
Dobra, zakładam, że tutaj już nic więcej nie osiągnę. Dobra, co mi to dało? Aha, to, że mogę przejść tu, I guess. No dalej wygląda jak ten burdel. Bez kitu. Tak, dwa krótkie domenda, jeden długi rycerz. Cholerni rycerze. Jesteś pewien, że nie odwrotnie? No wiesz, dwa krótkie na rycerza i długi na mendę. Czy to ważne? Filuj na jednych i drugich. W sensie, że jak to rycerze, to przyda nam się pomoc. Mordę jeszcze! Cholera, zauważyli, tak miało być. Tam nie spokojnie podejść. Spadaj, Markis, to była moja miejscowa. Nie wiem, czy powinniśmy iść z dachami, Messie. Masz rację. Musimy znaleźć inną drogę. Dawaj. To jest zwykła strzelba, ale niech będzie. Jest wyjście. Okej. Okay. Nie, to ja wolę tamto, oto. To jakieś fanty, coś, ten? Nie, dobra, lecimy. Wreszcie coś się zaczęło dziać, bez kitu. No widzisz, i przeżyłeś. Było tak źle? Nie. Okej. Ale czad. Cokolwiek to znaczy. Chyba nie jesteśmy tu mile widziani. Naprawdę? Ojej. Proszę spojrzeć. Bóg nie ocalił tej królowej. To było słabe. Skąd on ma broń ten? Skąd on ma tą broń? Lafayette, nie wychylaj się. Musimy załatwić snajpera. Absolutnie, monsieur. Ja nie chcę czarnowidzenia. To jest bez sensu. Następny. Woo! Trofka! Nice! O kurde, tam jest snajper znowu. Czekajcie, czekajcie. Nie. Dobra, padł. Już nie ma snajpera tam, nie pieprz. Chyba, że ty też jesteś snajperem, ale mam nadzieję, że nie. Wreszcie gdzieś coś? Ktoś? A, jeszcze ten tam. Jaki skubany, jakie uniki w ogóle strzelał. Sakra. Jestem w szoku. Dobra, wejdziemy tu, zobaczymy, czy może jest tu coś ciekawego, co warto. Lafayette, idź ulicą. Czemu on ma iść ulicą, a ja tędy? Ja bym wolała iść ulicą. Nie lubię pomieszczeń. Czuję się tu zagrożona. O, granat zawsze spoko. Nie wiem, po co mi granat, ale niech będzie. What the hell? Tego nie przewidziałam. Zmień cel. Demet. A, widzisz, to też się magazynki kończą. Nie zatrzymujmy się. A, ty dopiero tu przylazłeś. Dzięki. Dzięki, stary. Pomogłeś mi.
Zablokowali drogę. Nie, serio? Nie domyśliłabym się. Do tego budynku. Którego? Tego? Nie. Tego? Tego? Tego. Nice. And now what? Okej. Wow, 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 wow! Osłona, stary, osłona. Dobrze, że gram na łatwym. Kolejni rebelianci! Strzelec zdjęty! Ale masakra, ile ich tam jest w ogóle? Będę cię osłaniał z góry, przyjacielu. Będę cię osłaniał, ale jesteś zabawny, stary. Dlaczego ty masz mnie osłaniać? A nie ja ciebie. Zmień cel, zmień cel. Ło, beczułka! Ale walnęło. Okej. Messie, chodzi ze strzelbami! Czemu on tu idzie? To mi się nie podoba, że on tu idzie. Rebelian zneutralizowany! Jezus, ile ich tu jest, bo to jest masakra. Mam jeszcze ammo? Mam. Dobrze. Już nie wiem, by kogo strzelać bez kitu. Aha, fajnie. Sobie postrzelali. Au! Wrót zdjęty! Jezus! Dużo was jeszcze? Ja wiem, że ja ten, ale to jest po prostu skupienie poziomu, nie wiem, level hard. No ty sobie chyba jaja robisz, stary. Bez kitu. Bez kitu. Serio? Jesteś grenadierem? Fascynujące. A nie, to ty tam jesteś grenadierem. Fuck. Ale jak ja mam go odrzucić? Mam trzymać? Krzyżyk, czy co ja mam zrobić? Stary, ale nie. Jesus, nie głupie. No ja walę, nie umiem przed tym głupim granatem. Spieprzyć. Słabo. Kolejni rebelianci na podwórzu. Beczki sobie zostawimy na grenadierów bez kitu. Mam nadzieję, że Francuzik nie będzie na tyle genialny, żeby je zniszczyć. Przynajmniej nie wygląda na takiego. Dobra. Ty tak poważnie tutaj? Bo ja nie ogarniam trochę. Zaraz go przeskanuję przez ścianę i tyle z niego będzie. Jak się tym rzucało? Ale to są tylko dymne, to mega słabo. Ja sobie z dymnymi nic nie zrobię.
Myślę, że oni mnie nie będą przez chwilę widzieli, ale to tak. Nie będę się tam wpieprzać na Hama. Jednoznaczny ze śmiercią. Tak łatwo. Powiedziała Dusy, zginęła. Bo miało. Jak schować? Teraz robisz reload? To jest najgorszy moment na reload, jaki możesz zrobić. Nie mogę się ruszyć! Czy ty jesteś grenadierem? Było boom. No emocje w cholerę, naprawdę. Matko, dużo ich tu jeszcze przyjdzie. W ogóle gdzie jest ta druga parka? Niech oni przyjdą z odsieczą or something. Please. 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 Poważnie się wypieprzałem, to jest wkurzające. Myślałem, że jeszcze jaja robią w ogóle. No dobrze, Francuzik się na... coś przydał. Ja wale, jak oni się tu w ogóle... jak oni raszują strasznie, to jest dla mnie coś mega dziwnego w grach w ogóle. Raszujący przeciwnicy. Może ja długo w FPS-y nie gram, coś. Nie zatrzymujmy się i zejdźmy z ulicy. Bez kitu, zejdźmy stąd jak najszybciej. Tędy może? Monsieur, potrzebuję pomocy z wozem. A, wóz chcecie przesuwać, luz. Zajebisty pomysł. Hamy. Let's go. Jak dostanę tu na twarz kolejną porcję rebeliantów, to idę się chlastać bez kitu. No, prawie jak Ezio. Percivalu, czy mnie słyszysz? To na nic, messie. Budynki zagłuszają sygnał. Brzemię postępu. Daj monokular. Widzę nasz cel. Szpital jest 2 mile na zachód. Widzisz naszych towarzyszy? Jeszcze nie. Ale fajne. Miskitu to ładne jest. Śliczne wręcz. Jak ja mam ich tu niby znaleźć? A, pewnie będą gdzieś tam. Tam. To pewnie oni. Ja też chcę chodzimy takim prądem strzelać. Zaprośmy kilku przyjaciół. Let's make dowództwo powietrzne. Tu Galahad. Potrzebuje wsparcia w pobliżu Whitechapel. Dowództwo powietrzne, tu Galahad, słyszycie mnie? Jesteśmy tu bezprawnie. Kanclerz będzie niepocieszony. A Lafayette nie przepada za sądami. Później się będziemy martwić. Sir Galahadzie, tu Argus 5. Jesteśmy 3 mile na północny wschód od Whitechapel. Czekamy na rozkazy. Argus 5, tu Galahad. Potrzebujemy wsparcia powietrznego. Przyjąłem, sir. Niebiesko-czerwony sygnał, jednosekundowy interwał. Czekamy na wizualne potwierdzenie zmiany kursu. Zlokalizuj Argusa 5. Czy ty jesteś Argusem 5? Albo ty? O, ty! A co ja mam? A!
Ale zajebiste. Sir Galahadzie, tu Argus 5. Mamy potwierdzenie waszej pozycji. Zmiana kursu na 2-2-4 stopnie. Za 8 minuty dotrzemy do punktu docelowego w Whitechapel. Przyjąłem Argus 5. Czekajcie na rozkazy. W drogę. Okej, w drogę. Pewnie paryskie dzielnice biedoty lepiej pachną. Merde cuchnie jak merde, monsieur. Zawsze i wszędzie. Merde to gówno? Taki. Taka dygresja. No nie mów, że nie skoczysz. Lafayette! Spokojnie, monsieur, jest okej. Z kim ja muszę współpracować bez kitu? Nie wierzę, Sackboy, ale przesłodkie. Z kitu, jaki fajny. Wreszcie jak mi się główka rusza. Zajebiste. Nie, czekajcie, muszę zrobić screenshota. I weź go jeszcze raz. Ej no. No nie, nie mogę drugi raz. Ale kiepszczak. Ja chcę jeszcze raz. Czekajcie, wejdę i wyjdę. Nie da się. To nic. Ale było czadowe. Czy nie powinniśmy fajne. Teraz polować na mega mieszkańców? Fajny cierpliwości. A, znów to słowo. Cierpliwości i cierpliwości. Co nas tu napadnie? Zostaw to kimi, rusz się! Zróbmy to po cichu. Stawmy. Chodź, osłaniam cię! Tak jest! No dalej, chodź! Ruchy! Dalej, ruchy! Oż w dupę! Fuck! Nie wierzę! Jak mogłam to spieprzyć? Jak mogłam to spieprzyć, naprawdę, jak? Najgorzej. Nie mam czystego strzału. Muszę przeładować! Wróg zdjęty! A masz, a masz, a masz. Uwaga! Amo. Niech się pan nie wychyla! Tak, ser. Przygwoździli mnie od dołu. Nie strzelam! Jestem policjantem! Nie wiem, czy mi się udało ich tam zdjąć, czy nie. Mogli mi tu dać jakiegoś quick time'a, czy coś. O! Chciałam, no i mam. Fajne. Quick time'y są zajebiste. Kiedyś się ich naprawdę, naprawdę mocno, mocno bałam. Ale są mega spoko. No dzięki. Chlupnąłeś piwko, prawda? Napotkaliśmy opór. Rebelianci są dobrze uzbrojeni. Te znaki wyglądają znajomo? To jeden z naszych. Gdzie to znalazłeś? Za mną. Mondie, tą bronią można by obdzielić małą armię. Część tego sprzętu wyprodukował zakon.
Igraine znalazła tu broń piorunową. Nie wiedziałem, że straciliśmy sprzęt. Nie mamy. Chodź, pomóż mi z tym. Zajrzyj do środka. Co tam masz? Essex M65. Karabin termitowy. Pierwszy raz przetestowany kilka tygodni temu. Nieźle. Fajne. Tego nie przypisano. Jak rebelianci je dorwali? W moim interesie jest się tego dowiedzieć. Bardzo przepraszam, sir. Jest pan potrzebny na górze. To nasz znak. Mademoiselle chyba wymaga naszej pomocy. Igraine! Jesteśmy na miejscu! No, nareszcie! Ale czat, ja chcę tymi piorunami strzelać, a nie jakimś takim czymś. Co wam tyle zajęło? Anyway, ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że The Order wam się spodobał. A jeśli tak, to mam nadzieję, że kupicie sobie i pogracie, ponieważ gra, nie wiem czy jest tego warta, ale na pewno jest śliczna i na pewno jest fajna, klimatyczna, więc why not? Ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Ja jestem Duca, to były Paznokcie na padzie. Trzymajcie się i cześć!